Nie? No, są sobie tak dłonie. Wow. Bardziej tu. O. Zadowolona? Bardzo. Ważymy rybkę? A możemy. Dobra. A zrobisz mi jeszcze fotkę taką ten? Jak już nie stoję. Jest. Cześć, Stefan Karbos, witam wszystkich. Jesteśmy dzisiaj na łowisku El Dorado. To jest koło Nysy. Miejscowość, no sobie nie pamiętam. Konradowa. Konradowa, o, tak się nazywa. No, coś w tym stylu. Łowisko, jesteśmy tu, wczoraj przyjechaliśmy, dzisiaj jest nas drugi dzień. Zostajemy jeszcze dwa dni. A jakieś ryby już są, zobaczcie na filmie, jakie teraz będziemy o tym mówili. Możemy tylko powiedzieć, że łowisko naprawdę jest bardzo ciekawe. Przede wszystkim to jest kilka zbiorników połączonych ze sobą. No i dużo jest wysep, właśnie trzcinowisk, krzaków. Można naprawdę tutaj pomyśleć coś nad tymi swoimi miejscówkami i się z tym pobawić. Jest z nami Ewelina, dziewczyna Alana. Pierwszy raz w końcu jakaś dziewczyna jest z nami na rybach. I też oczywiście łapie, ma swoje dwie wędki. Tak, swojego pierwszego leszcza wyciągnęła akurat. Karpie jeszcze nie ma, ale będzie, miejmy nadzieję. Kulki założone, czekamy. Tak. No na razie to jedynie na staran połapał. Na kukurydzę. I to tylko z jednej wędki, a to zobaczcie na filmie. Jest nagrane, jakieś ryby są. Ja też złapałem, ale tylko leszcza. W nocy miałem fajną spinkę o 4 rano. No i no niestety nie ma ryby. Tylko się spławiają co chwilę pod brzegami. Ale ogólnie łowisko można polecić. Tylko że mam akurat takie miejsca, że teraz mamy cień, bo w dzień to jest masakra. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Stanowisko 10-11. Ale mamy taki plus, że mam blisko Toytoya. No. W kształcie rakiety kosmicznej. Ale wyposażony. Tak. Odpowiednio. To chociaż to dobrze jest. Tak. Co jeszcze ale mamy wentylacja powiedzieć? By się przyda. Zaraz wam pokażę, to u mnie tu się rozbiliśmy na tym stanowisku. Mamy też rozłożone broli, nie wiem po co. Nie da się w nim wysiedzieć, taka jest temperatura. Trzeba po prostu zwinąć i wsiąść do auta i tyle. No, to teraz wam pokażę, jak to wygląda przez stanowisko. O Boże, jaka miłość, na ryba. Tak, o, tu jest ta jednastka. No i z tej jednastki na razie trzy ładne ryby wyszły. I to z tamtego miejsca, tam jest taki zaułek i w tym właśnie zaułku tam wpływają i tam te ryby biorą. To strefy, w której tak, dokładnie. Nie można łowić. A tu dookoła zobaczcie, jak to wygląda. Drzewa, krzaki, tam też. Tam taka jest wyspa z drzew i trzynowisk. Ja mam akurat, o tam jest taki przesmyk. I mam w tym przesmyku dwie wędki, tam właśnie miałem o 4 rano branie. Była ryba, ale się spięła niestety. No i tak to wygląda. O, tu są moje wędeczki. Namiocik. Ogólnie wam teraz pokażę nasze może miejsce, najpierw od tyłu. Jest duże, ale jeden minus jest. O, może tak to zademonstruję. Na środku oczywiście brolka. Minus jest taki, że jest tu wysypany kamień. Jakiś taki z węglem, ja bym to nazwał. I jest taki problem, że po prostu bez podłogi to by się tak kurzyło, że masakra w namiocie. No. No i co macie do powiedzenia? Zapraszamy na łowisko. Alan dopiero sobie zestawy. Już pierwsze branie jest. Ryba jest. Miejmy nadzieję, że duża. Ale ładnie idzie bożkiem. Zaś popląta wszystko. Wiem. To ciągnij to. Tak, kurwa, żeby mógł coś zrobić.
Nie, ma masę, bo ustawiłem hamulec i czuję, no. Dobrze. Szybko pojęć. Kukurydzka. Na kukurydzę? Może amur. A masz tą swoją kukurydzę. O, i była ryba? Nie wyciągnij. Nie, to amur chyba. Amur? Może duży leszcz. Co ty wyciągnął? Musimy już raz podbierakiem kombinować? No, już dawaj sobie, no. Tylko, że musisz od tamtej strony. Czekaj. A dawaj staj sobie. Nie. Co to jest? Daj tutaj głębiej. Dalej. I tu bardziej? Amur. No i to ładny amur, ty. Ale farciarz. Do góry. Jest, kurwa! Pan wyskakuje. Trzymaj wędkę. Dziękuję. Jest amur. O nie. Ale duży, fajny, no. No kurwa, ty. Ale akcja, no. Ale świr. Ale piękny! Wow! O kurde! Wow. Ale wyle! O kurwa! Pierwszy raz widzę taką rybę na oczy. No ja ci powiem, taka amura to jeszcze nie widziałem na żywo. No, dużego, no gruba. Oj, będzie sporo ważył. Piękny! Jest! W końcu, kurwa, mój życiówka, moja amura. Kurwa. Ale się cieszę, ty. Dobrze, kukurydzę wziąłem, kurwa. No. Ale to jest klot. No, jest, powiem ci, mega. Wypiął się. Dobra, czekaj. Odstawisz myszkowęczkę? No. O! Ale piękny. Ale świnia, no. Nie, zdychę ma, na pewno. Więcej ma niż zdychę, co? On ma... Życióweczka. On ma nam więcej niż zdych. Kurwa, poszli klatek. Wyjechał. Ale zajebisty. Mordzia! No, jest bydle. Ja go nie mogę, kurwa, podnieść. Kurwa. Dawaj jeszcze go. Czekaj. No, wjeżdża. Czekaj. Ale bydle, gruby, fajny. Ale ładny. No nie waży dycha, waży więcej, ale... Czekaj. Zaraz wyskoczy. Nie ma dobrej foty, ciężko ci zrobić tą fotę. Czekaj. Bo jak go kurwa nie mogę targnąć. Ale weź go podnieś, bo to on teraz leży. Czekaj. Musisz go, no. On gruby jest, fajny. Czekaj, spróbuj mi tak wodkę zrobić. O! No teraz mamy ruch. Czekaj. Ale ładny. Dawaj, nie chcę go męczyć, dawaj go do ten. Ewina, robisz to zdjęcie? Nie, chyba nie. Ja go nie uniosę, co to? A tutaj daj wodę. Szybko to. Ty no ma z metr, nie? No. Ładny, ładny. Po to tu przyjechałem. No, amur piękny, powiedz. A mogę podnieść go, tylko zobaczyć, jak nie mam nic. Uwaga, wyzerowana.
Uważaj, bo tam się zahaczyło o połyskę. Ten klapki gubi. O kurde. No, to nieważne. Identy widać. Pokaż. 15,5 kilo. Wow. Piękny. Życiówka. Azjaty. Azjatyckie węgorze, kurwa. Ale pięknie. Nie ma. O, ale pięknie. No. Mogę dotknąć go? No. Tak jeszcze nie. Ale pięknie. Jacie. O. Ach, do następnego. Pokaż tu gęba, nie? Ale zajebiście. Może to płotka. Ale jak on chodzi w ogóle? No właśnie widzę, że... Na jego drogę to jest. Ale fajna ryba będzie jak wędkę zimę. Nie daj mu tam wejść. Zaraz będzie po. Patrz, jak, tak samo jak ten nałóg. Zaraz będzie po. O kur! Jest świnia duża, no. Dobra. No przestał tak już jechać. Co, siedzi w miejscu? Jest koniec? Czekaj, podchodzi do góry. O, idzie, idzie wyprostone. Mam podbiera krzykować? Tak. No. A to będzie świnia, powiem. O, to będzie karpiszon. Karp. To ładny karp być. O kurde, ale poszedł. No nie. No. Nie. Czekaj, czekaj, myszko. Mhm. Ja ci wiadę. Nie jest taki sam duży, pajek, bądź się. Ale wolesz po ryby. No tak, nie? Niżej, niżej po górę. No. A teraz ósemka dycha. Ale waleczny fest, co? Czekaj, 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 myszko. No, zaraz będzie po. Karpiku. Do góry, do góry, do góry. Oj, to nas ładnie. Dyszka. Dobra. Trzymaj. Uh-huh. Dziękuję. To pod tymi. Uh-huh. Tutaj złap. Rany wojenne, kurwa. Co z tego palca taką rybę wyciąga, nie? Czego, bo tu aż czarne, kurde, jest. Chyba kamień widzę. Zaraz wyciągnę. Jeszcze połamany podbierak po amurze. No. A, po ile tu ryb jest małych w podbieraku. Nie, no jest ładny, powiem ci. Nie, no taki z 9, 8. Weźmiesz, myszko? No, znów rzucić tutaj. Jest moje te, a teraz... Masakra. Tata, kurwa. Powiem, gdzie chyba na pewno.
to są bez zadziory właśnie, kurwa. Dziękuję. Alana, kolejna ryba. Jestem tu pierwszy dzień, Alan co chwilę ma brania na tą samą wędkę. Zobaczymy, co będzie się działo. Na razie to widać, że to jest fajna sztuka, duża. Ale jedna to mi się zerwała. Bo je wcześniej same leszcze. Może znów amur. Włączyłeś? Pokaż. Nie. Nie, jeszcze po czerwonym. Kurwa. Coś się stało. No, nagrywasz, no. O, idealnie, no. Idealnie masz. Może to płotka. Oj, że tam chodzi w ogóle. No właśnie widzę, że... Daj go do wieczu, zobaczmy co jest. Ale fajna ryba, bo widzę jak wędka się wginę. Nie daj mu tam wejść. Zaraz będzie po. Patrz, to jak, tak samo jak ten amur. Zaraz będzie po. Jest świnia duża, no. Dobra. No przestał tak już jechać. Co, i siedzi w miejscu? Już koniec? O jak? O, idzie. Idzie w tę stronę. No, szykuj. A to będzie świnia pojąć. O, to będzie karpiszon. To ładny karp będzie. O kurde, ale to... No nie, nie. Czekaj, Miszko. Uh-huh. Ja ci wiadę. Nie jest taki cały duży, pajek, walczy. Ale wajesz, to są ryby. Masakra. Niżej pobierek. No. Taka ósemka dycha. Ale waleczny fest, co? Czekaj, Myszko. No, zaraz będzie po karpiku. Do góry. O, ich ona większy niż dyszka. Dobra. Zobaczymy. Dziękuję. Rany wojenne, kurwa. Zostaw go palca, tylko rybę wyciągaj, nie. Czemu, bo tu aż czarny, kurwa. Bo ty masz chyba kamień, ty. Zaraz wyciągnę, zanim rybę. Połamany podbierak po amurze. No. A, fajne to ryb jest małych podbieraków. Nie no, jest ładny, powiem ci. Jest ładny. No, znów rzucić tutaj. Pierw moje te, a teraz masakra. No tak, no. Powiem, gdzie chyba na pewno. O, to są bez zadziory właśnie. Wypadł? Dziękuję. Ale silne są. Są bardzo silne. Weź ją do wody szybko. Już taka się? Polejemy do dziada. Lej. Ale no, dziś nie chodzi.
Czekaj chwilę. Jak coś tak robi? Ale nie? Ale tu krwawi. Wiesz, nie wziąłem telefonu. Piękna ryba. Jeszcze raz swój. Mega. A fajnie najeżony, jak go telefon. Mega, no. No, jaki dzień się jest. Ale ma pysk rozwalony. Jak mój palec, kurwa. Masz odtwarzacz? Ale jak pomidor wygląda. No jest piękny. Bardzo zerwany. Uwaga. Nie no. Prawie 11,5, 11,400. O tak. Ważne, że ponad dyszkę ma. No, ładnie. Ale fajna waleczna rybka. No. Jest dobrze. W końcu nie leszcz. Daj go do góry, no. Podnieś go w wodzie możesz. Podnieś go w wodzie. Tak, ślimaka z nim pójdź. Fajnie. Jest. Cześć. O 5 udało się wyskrobać karpika. Pierwszy karp Eweliny. Nie wiem, czy go uniosę. Postaram się. Znasz radę. Dawaj. To już tak? No. No, są sobie tak dłonie. Pod spód. Wow. Bardziej tu. O, o, o. Zadowolona? Bardzo. Ważymy rybkę? A możemy. Dobra. A zrobisz mi jeszcze fotkę taką ten? Jak już w tym stanie? Jest. Ładna rybka. Polać go jeszcze? No już nie. Polej, polej. Pokażemy rybkę. O 7,5 kilo. O, no to taki średniaczek. Gratulacje. Średniaczek, dziękuję. Kurde. No z naszego wypadu, no. Średniaczek. Ładna ryba. Ładna, ale ciężko było. Proszę. A czekaj, i co, mam tak normalnie? No, nie wiem, bo może nie. Ile tu ma głowę? To czym do głębokiego. O, już chcę. Się rwie. Buziaczek jakiś na pożegnanie?
No, 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 no. Głowę wyciągnę. Ładnie. Czekamy na kolejnego. Alan ciągnie kolejną rybę tam spod tego drzewa i mówi, że będzie chyba duży albo duża. Dziwnie chodzi. No to oglądamy. No dziwnie. No i powietrze złapał. Będzie dobrze. Co to jest? Karpiszon. O, karpiszon. To, i to ładny karpiszon. No. Ale ładny, no. Jest duży karp w końcu. O. Hamulec czyszczy. No, tylko żeby się nie spiął. Ja tym podbiera, to ja wezmę kamerkę. No, to masz. Ty potrzymasz. Nie ma go obok. Czyli on może mieć dwie duchy. No, widać, że jest duży. Jest piękny, duży karp, ale musi bliżej, bo ja nic nie zrobię. Czekaj. To żeby się nie spił. Oj, pan. Będzie piękna rybka. Jak wyjdzie. Bo on w dno strasznie bije. Nie, widzę. Mi też się obił właśnie o ten podbierak. Nie, się nie spił teraz, to był najgorszy. Dawaj go, Michał. Dobra. To daleko jest. Dawaj, dawaj. Wow. Wyszedł. Ja na przykład pociągam te bojki śmietące, bo ja przez to nie mogę zrobić. Taki bydle, o kurde, no odwiedź, tylko będzie miał. Kurde, Michał, coś się stało. Nie. Nie, nie, dobrze jest. Ja się dole. Naciśnij tylko. Ty? Nie, nie, na ekran. O, okay. Trzymaj. Powiem ci, no. Olu świnia, tu stoi. Jest bydle. Jest smok. I to może być moja żydziówka karpia. No, jest taki szeroki. A! Olu, to było kurwa silne. To jest to kraj. A! No. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Pięknie. Ole byk. Powiedz ostro świnie. Ole byk. Ale byczor. Dobra. Oddaj przypona. Ja pierdzielę. Ty na samą kulkę? Tak, patrz na jedną. No. O, no ja mam taką lekko, żeby... Ole ma pysk, patrz tu. Wielki. O, już nie raz był złapany. Zaraz go odkazimy. Ale jest potężny. Ale jest wielki. Ty dawaj kołyska weźmiemy. Na wodę, żeby było. Wow. Ja pierdolę. No, ale bydlę. Nie mogę tutaj gdzieś mogę mieć. Ciężki. Dawaj, damy go ten. No wiem. Kołyska on tam. No i tak. No, waży chwilę. Dawaj, tutaj jest. Ale pięknie. Dobra, weź telefon. Ja nie wiem, czy ja go podniosę. Jest duży. Ty, ja też chcę swój. Nie za to mówię. Ej, naprawdę, to może być, że ciągnę tak. Hol też mi. No. Ale świnia. Czekaj, pierw kamerką.
Piękna ryba. Ciężki. Trzymaj tam, nie maruj. Wow. Ale świniak. Strasznie, strasznie okrutny. No. Czekaj, dobra, jeszcze dwie fotki daj, Michał też weź. I on ma z metr też. Mam miarkę? Centymetr nie. No ale tu się nie jest na całą tę. No. Nie, to jest twoja ryba, go nie będę brał. Dawaj. O, ale kurwa świnia. Ale taki na ręku jest. Ej, Beskitu, zaraz będzie chyba wiadro na głowę, nie? Ty jak tak to ci mówisz, że będzie. Piękna ryba. Daj peska. Dawaj, dawaj, na wagę go. Odkazimy byczka. No, jest byczuś. Daj peska. Ładna rybka. Zadowolony łowca. Dał popalić. Ja i na tego swój podnieś. Ale no naprawdę. Dziękuję na tym. Duży. No. No. Uwaga wzorowana. Tak, uwaga wzorowana. Dobra. Nie. Nie, nie jest rekord. Nie. Ale ma 19,5, a ten ma 18,100. Czemu mi go proszę ustawię? No, czemu? Nie odsuwa go. Teraz. Nie. O, czy nie się uspokoi? No ponad 18,300 no gdzieś, no. No. Ale piękna ryba. Myślałem, że moja życiówka. I niestety brakuje kilka kilo, ale i tak zadowolony. Pięknie. Po to przyjechaliśmy. Największy karp w tym roku. Właśnie do wody. Zobaczcie, jaki szeroki. Właśnie do wody, bo właśnie w wodzie ten. Poszli. Jest Michał z rybką. Ostatnia los. Trafiła się rybka piękna. Patrzcie, wypasek. O, teraz go. Wierci, ale ładnie. Podnieś, no. Ale duży, duży, fajny. Duży, no. Grubas. Nie, mas. No. 10 plus na pewno. Uspokój się, co? Tu jest palucha niestety, bo ciężko go podnieść. Ładny. Ładniutki. Wypuszczamy będę. Weź go z waszpy. Tak, tak. Kurde, ale fota to lipa. Nie chcesz jeszcze na chwilę podnieść? Jeszcze raz? No. Dobra. Ważymy karpika. No, przyszła. No, ci powiem, że troszkę waży. No, jest lekko. 14600, 700 nawet. Prawie 15, no. No, piękna ryba. Ładny, ładny. A weź go tak na prosto, czekaj. O, teraz. No.
masz dziad, ty. Spokój. No? No za 14800, no. Piękny. Ładny. Ładna rybka. Gratulacje. Z drugiej strony ma głowę. Tutaj od sznurka, no. No dobra. Weź się przepłyń z nim. Ładna ryba, kurde. Prawie 15, tak? Ładny, ładny. A wiesz... Gdyby się nie wysrał, to i 15 by miał. Dobra. Już czas na nas, się zbieramy. No, chodźcie, zagram na kończenie i... Cześć wszystkim. Ostatni dzień naszej zasiadki. Właśnie będziemy się zbierać. Ryby połapane, każdy nas coś złapał. Także jest dobrze. Na filmie będą jakie. No Alan to w ogóle przegiął pałę tym razem. Także jest dobrze, fajne łowisko. Co jeszcze możemy powiedzieć? Pogodę mieliśmy taką, że aż za bardzo. Żarówa straszna. No. Same słońce. No. No i tyle, do zobaczenia.